Gwiazdy ze łzami w oczach żegnają Janusza Rewińskiego. Ruszała kamera i program nagrywał się sam. Największe gwiazdy ze świata sztuki, filmu, kabaretu i telewizji zareagowały na śmierć Janusza Rewińskiego. Sieć dosłownie tonie w wyrazach żalu i niezwykle poruszających wspomnieniach. Jak zapamiętali Janusza Rewińskiego najwięksi polscy artyści? Wiadomość o śmierci Janusza Rewińskiego przekazał mediom 4 czerwca 2024 roku jego syn, Jonasz. Aktor odszedł od nas 1 czerwca, z dala od ludzi, przez wiele miesięcy nikt do niego nawet nie zadzwonił. Kiedy umarł, świat w jednej chwili przypomniał sobie, kogo straciliśmy. Te słowa wyciskają z oczu łzy. Syn żegna Janusza Rewińskiego. Pożegnanie, którego miało nie być złamane serce 1 czerwca, tata stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady. Przez wiele lat tata dawał radość i uśmiech nie tylko nam, ale i wszystkim wokół. Teraz świat jest jakby taki sam, ale uśmiechu nagle zabrakło. Janusz Rewiński, aktor, satyryk, poseł na Sejm i kadencji. Dziękujemy za wszystko. Gdziekolwiek teraz jesteś, mamy nadzieję, że mają rozmach. Buenas noches, senior Siara. Napisał wzruszony Janusz Rewiński na portalu X. Tylko u nas wspomnieli Janusza Rewińskiego aktorzy z Tygrysów Europy, Beata Ścibakówna i Paweł DeLong. Sprawiał wrażenie osoby zamkniętej, wyznał nam zafascynowany starszym mistrzem gwiazdor. Drozda o Rewińskim, ruszała kamera i program nagrywał się sam. Na informację o śmierci Janusza Rewińskiego zareagował też świat polskiego kabaretu. Kabaret Paranienormalni podzielił się wiadomością o śmierci artysty, publikując fragment sceny z filmu Killer. Myślnik. Smutna wiadomość. Odszedł Janusz Rewiński. Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych, napisali kabareciarze na swoim profilu Facebooku. W obszernym wywiadzie dla kozatydzień.tvn.pl wspomniał Janusza Rewińskiego Tadeusz Drozda. Panów łączyły wspólne występy, wyjazdy i miłość do zawodu satyryka. Janusza mogę wspominać tylko znakomicie. Przez długi czas mieliśmy taki telewizyjny tandem, jak robiliśmy program telewizyjny Dyżurny Satyryk Kraju. Janusz był fantastycznym improwizatorem. Myśmy sobie tylko hasła rzucali. Ruszała kamera i program nagrywał się sam. Przejechaliśmy Polskę wzdłuż i w poprzek na estradach, więc znaliśmy się jak łyse konie, wyznał Drozda. W dalszej części rozmowy Tadeusz Drozda odniósł się także do tego, jak żył Janusz Rewiński, gdy zrezygnował ze swojego udziału w świecie show biznesu. On mieszkał obok mnie w Radości. Później zrezygnował z cywilizacji i wyprowadził się za Mińsk Mazowiecki, gdzie kupił młyn. Nasza ostatnia rozmowa była dawno. Byłem u niego w tym jego młynie. On jakoś tam gości z estrady specjalnie nie zapraszał. To była jego oaza. Siedzieliśmy sobie nad stawem, gdzie hodował ryby i rozkoszowaliśmy się ciszą i naturą, bo miał tam pięknie. Bardzo mu to odpowiadało. Wyłączył się z życia scenicznego, telewizyjnego i filmowego i w ogóle mu tego nie brakowało. Muzeum Humoru i Absurdu w Uradzu udostępniło na Facebooku fragment filmu Podróże Pana Kleksa z udziałem Janusza Rewińskiego w roli bosmana banka. I cały misterny plan w... Także na oficjalnej stronie Poznania napisano cytatem z Killer Ów 2, cały misterny plan. Zmarł Janusz Rewiński, wspaniały aktor i wybitny satyryk, który był związany między innymi z Teatrem Polskim w Poznaniu oraz poznańskim kabaretem Tej.
Janusza Rewińskiego pożegnali także polscy politycy. W sieci znalazły się ważne słowa premiera Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobry. Niestety z tego powodu zdążyła już wybuchnąć awantura.